Po jednym z treningów na japońskim korcie, Iga Świątek postanowiła sprawić swoim fanom miłą niespodziankę. Mimo zmęczenia po intensywnych przygotowaniach, tenisistka zdecydowała się podpisywać zdjęcia, czapki oraz piłki dla zebranych. Jeden z fanów nagrał ten moment i udostępnił go na Twitterze. Wokół kortu zgromadził się liczny tłum, który nie tylko korzystał z okazji do zdobycia autografu, ale także robił sobie pamiątkowe zdjęcia z byłą liderką rankingów Ta Kobiet. W tle nagrania słychać głos Darii Abramowicz, psycholog tenisistki, która przypomniała Iga Świątek, aby nie zatrzymywała się zbyt długo wśród fanów. To ciekawe, ponieważ tego samego dnia Iga udzieliła wywiadu zagranicznym mediom, gdzie poruszyła temat swojej ogromnej popularności i trudności związanych z utratą anonimowości. Ludzie rozpoznają mnie praktycznie wszędzie. Trudno mi żyć w ciszy i spokoju, wyznała Świątek w rozmowie cytowanej przez sportskeeda.com. To szczere wyznanie młodej sportsmenki z pewnością daje do myślenia. Podczas wywiadu Iga przypomniała również, że w swoim samochodzie ma motywacyjny napis: nie wstajesz rano, żeby być przeciętnym. 22-letnia Raszynianka, mimo spadku z pierwszego miejsca w światowym rankingu Ta Kobiet, nadal pozostaje inspiracją dla wielu swoich fanów. Przez 75 tygodni nieprzerwanie dążyła do osiągnięcia kolejnych celów, zdobywając tytuły, puchary oraz nagrody. Presja nałożona na młodą tenisistkę też odbiła się na jej zdrowiu psychicznym, choć o to dba jej psycholożka, Daria Abramowicz. Iga Świątek napisała niedawno długi wpis, w którym wyjaśniła, że presja, którą ciągle czuła, aby utrzymać pierwsze miejsce, była momentami nie do zniesienia. W sumie to Iga cieszy się, że ten etap jest już za nią. Przez ostatnie 1,5 roku miałem szansę obserwować i doświadczać na własnej skórze, jak dużo mówi się i pisze o bronieniu, obronie, tytułów, pozycji w rankingu, punktów. Sama łapałam się na tym, że czasami zaczynam w ten sposób myśleć. Już nie muszę bronić. Zaczyna się sezon lub kolejny turniej, a wtedy zaczyna się też czas na zdobywanie, nie obronę czegokolwiek. Czysta karta. Ja zostanę jednak przy tym, że ciężko pracując, rozwijając się i robiąc swoje, stworzę sobie kolejne szanse do zdobywania, osiągania swoich celów, nigdy bronienia. Napisała wówczas 22-latka w mediach społecznościowych. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.